Program Gość Dnia, Jakub Pochwyt. Witam Państwa w poniedziałek 28 grudnia. Dziś za pośrednictwem łącza internetowego porozmawiamy z panem Adamem Wójcikiem, burmistrzem Pyskowic. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie burmistrzu, spotykamy się bezpośrednio po świętach Bożego Narodzenia. Proszę zatem powiedzieć, w jaki sposób świętował burmistrz, w jaki sposób świętowały Pyskowice? Burmistrz świętował w niewielkim gronie rodzinnym, dostosowując się do wszystkich ograniczeń, o które proszą tak naprawdę rządzący, w związku z czym bardzo, bardzo wąskie grono. Jednocześnie mam wrażenie, że wszyscy mieszkańcy Pyskowic również dostosowali się do obowiązujących przepisów i do sytuacji, w której jesteśmy, i myślę, że wszyscy świętowaliśmy z dużym rozsądkiem i z bardzo, bardzo dużą uwagą. Panie burmistrzu, a te obowiązujące przepisy się zmieniają. Od dziś aż do 17 stycznia decyzją rządu mamy w Polsce narodową kwarantannę. Proszę powiedzieć, czy tą decyzję rządzących pan przyjmuje z pełnym zrozumieniem? Myślę, że ta sytuacja jest wyjątkowa i trudno tutaj dyskutować o tym, czy ona jest słuszna, czy nie. Wiemy, że każde ograniczenie, każda redukcja kontaktów i zmniejszenie tych bezpośrednich spotkań absolutnie wpływa na to, żeby ograniczać tę transmisję poziomą wirusa, i wszyscy musimy się do tego dostosować. Ja osobiście ubolewam nad tym, że nie będę mógł pojechać na narty, natomiast rozumiem, dostosowuję się i liczę na to, że w przyszłym roku nie tylko święta będą wyglądać inaczej, ale również ferie zimowe i możliwość spotkań z najbliższymi, ze znajomymi również będzie wyglądała tak jak przed pandemią. Panie burmistrzu, aktualnie trwa narodowy program szczepień przeciwko koronawirusowi. Pewne osoby, pierwsze osoby już tą szczepionkę przyjęły. Proszę powiedzieć, czy pan również zaszczepi się w najbliższym możliwym terminie i to samo poleca pan swoim mieszkańcom, czy jednak inaczej podchodzi pan do sprawy szczepień? Panie redaktorze, ja na pewno się zaszczepię, dlatego że dla mnie dzisiaj wydaje się to jedyna szansa na powrót do normalności. Natomiast obserwujemy informacje, czekamy na konkretne wytyczne. Wiemy już, że dwa szpitale w powiecie gliwickim będą mogły obsługiwać te szczepionki. Ja z racji wieku pewnie będę na szarym końcu tego szczepienia, w związku z czym dla mnie ten reżim sanitarny pewnie wydłuży się znacznie. Natomiast absolutnie, jak tylko będzie to możliwe, zaszczepię się. Panie burmistrzu, ten kończący się rok został sparaliżowany przez koronawirusa. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. A proszę powiedzieć, jak bardzo pandemia zmienia same Pyskowice oraz mieszkańców miasta? Najbardziej chyba ubolewamy wszyscy nad tym, że możliwość tych bezpośrednich spotkań, takiej interakcji twarzą w twarz jest po prostu ograniczona. Staramy się, nie tylko jako samorząd, ale również jako cały zespół radnych, być jednak dostępnymi dla mieszkańców. Natomiast jest to niezwykle trudne. Nie było dużych imprez, nie było spotkań, nie było takiej możliwości wymiany doświadczeń, o którą zawsze zabiegaliśmy. W związku z czym zmiany, które niekoniecznie społecznie są przyjemne, aczkolwiek absolutnie wymagane. Staramy się do tego dostosować i przyjmować to ze zrozumieniem. Mimo że ten rok z racji tej, powiedziałbym, nadzwyczajnej sytuacji jest dla wszystkich nas trudny i wszyscy go już odczuwamy w każdym aspekcie życia, to staraliśmy się dostosować do niego na tyle, na ile to możliwe, i realizować wszystkie swoje zadania, które sobie wyznaczyliśmy na ten rok. A jednocześnie okazało się, że wielu, wielu mieszkańców potrafi się ciągle dzielić sobą w sytuacji, w której inni z kolei tej pomocy potrzebują. Więc ten rok był o tyle niezwykły, że cała rzesza ludzi pojawiła się
która niosła pomoc, która nie bała się koronawirusa, która potrafiła trafić do potrzebujących z zakupami, potrafiła porozmawiać z osobami w kwarantannie. I tutaj lista osób, którym powinienem podziękować, byłaby bardzo długa, w związku z czym nie wiem, czy pan redaktor pozwoli mi na to, żeby wymienić wszystkich, przynajmniej po trochu tych, którzy byli absolutnie zaangażowani w tą walkę z koronawirusem na terenie Pyskowic. Panie burmistrzu, niestety musimy zmienić temat. Oczywiście zapewne dziękuję pan wszystkim tym, którzy byli mocno i są cały czas mocno zaangażowani, ale teraz porozmawiajmy o budżecie, bo przełom roku to taki czas w samorządach, kiedy o tym budżecie na przyszły rok mówi się szczególnie dużo. Jak będzie wyglądał ten budżet miasta Pyskowica na rok 2021 i jak bardzo trzeba go było szyć w dostosowaniu do panującej sytuacji epidemicznej? No, budżet Pyskowic na 2021 rok jest niezwykle rozsądkowy, powiedziałbym. Wynika to przede wszystkim ze stale rosnących wydatków bieżących, a nie rosnących w takim tempie dochodów, które gmina uzyskuje. W związku z czym kluczowe inwestycje, które będziemy realizować, to głównie te, na które otrzymujemy przynajmniej częściowo dofinansowanie i o to będziemy zabiegać i to są takie sztandarowe pozycje wpisane w budżet. Jednocześnie te potrzeby naszych tych społeczności najmniejszych, lokalnych w postaci chodników, parkingów, wymiany dalszego etapu instalacji cieplnej. To są te rzeczy, które zaplanowaliśmy, ale tak jak wspomniałem, z dużą dozą rozsądku, ponieważ no, trudno jest pozwalać sobie na pewną swobodę wydatkową w momencie, kiedy mamy stosunkowo mocno ograniczone dochody. Panie burmistrzu, kończy się rok 2020 i pomimo tego, że był on wyjątkowo trudny, to na terenie miasta udało się zrealizować wiele ważnych, wiele ciekawych inwestycji. O jakich tutaj przede wszystkim należałoby wspomnieć, bo trochę tego było. Oczywiście sporo rzeczy się udało zrobić w tym roku, mimo że on był niezwykle trudny. Jednak najważniejszą dla mnie inwestycją, która już się zakończyła i która jest odebrana, to rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Pyskowicach na Zaolszanach. Dzisiaj już mamy ten teren ogrodzony, mamy nasadzenia, w pełni zrekultywowaliśmy ten obiekt. No i przed nami wiele lat dbania o to, żeby ten proces rekultywacji przebiegał bezpiecznie. To jest zadanie, które od początku w zasadzie tej kadencji było zadaniem priorytetowym, bardzo trudnym, a jednocześnie dzisiaj mogę ze spokojem powiedzieć, że udało się to sfinalizować. Rozliczyliśmy dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach. Zamknęliśmy ten obiekt i w tej chwili spółka miejska będzie dbać o to, aby ten proces rekultywacji przebiegał właściwie. A drugą taką bardzo dla mnie ważną inwestycją to jest zakończona i odebrana, już udostępniona mieszkańcom obwodnica północnej części miasta, czyli ulica Lokalna, która no, mam nadzieję, że przysłuży się również w kwestii inwestycyjnych możliwości miasta w tej części, zarówno mieszkaniowych, jak i tych stricte biznesowych. Dla mnie o tyle ważna ta inwestycja, że wartościowo to ponad 5 milionów złotych, a koszt, który ponieśli mieszkańcy bezpośrednio ze swoich podatków, to niespełna milion, w związku z czym 4 miliony złotych to są środki, które zostały pozyskane na to zadanie ze środków zewnętrznych. Tutaj mówimy o Funduszu Inwestycji Samorządowych, mówimy o Funduszu Drogowym z Urzędu Wojewódzkiego, mówimy o pieniądzach z metropolii, które również zostały zaangażowane w tą inwestycję, więc mnie cieszy to podwójnie, dlatego że zrobiliśmy bardzo potrzebną drogę, a jednocześnie wydaliśmy na to stosunkowo niewielkie środki z budżetu miasta. Panie burmistrzu, a jakie będą najważniejsze, jakie będą kluczowe inwestycje w kolejnych 12 miesiącach, a więc w roku 2021? Mamy dwa dofinansowane projekty, to jest modernizacja ulicy Wyszyńskiego w zasadzie do centrum przesiadkowego, bardzo ważna. Jednocześnie już w styczniu wchodzą prace budowlane na Powstańców Śląskich, to też jest duża inwestycja, która zmienia skrzyżowanie z ulicą Sikorskiego, jednocześnie powstanie trakt pieszo-rowerowy aż do ogródków działkowych.
to takie dwie kluczowe, a jednocześnie złożyliśmy trzy projekty na takie główne remonty, jeśli chodzi o budowę, modernizację i przebudowę całego ciągu ulicy Sikorskiego. Jednocześnie złożyliśmy wniosek o modernizację i przebudowę ulicy Chopina. W związku z czym mam nadzieję, że one uda się przeprowadzić i że no, będziemy mogli pod koniec przyszłego roku powiedzieć, że te inwestycje udało się zrealizować. Panie burmistrzu, i na końcu porozmawiajmy jeszcze chwilę o miłej niespodziance, którą udało się Państwu całkiem niedawno zrobić. Wszystkim miłośnikom lokalnej historii, staraniem urzędników i mieszkańców, udało się wydać premierowy rocznik miasta Pyskowice. Proszę powiedzieć, czy Pan jest już po lekturze tego wydawnictwa? Ja jestem po lekturze od momentu, kiedy on powstawał tak naprawdę, czyli byłem na bieżąco ze wszystkimi materiałami, które się tam znalazły i rzeczywiście bardzo udana publikacja. Cieszy się dużym zainteresowaniem, a jednocześnie ja jestem dumny, że udało się ją stworzyć, dlatego że do tej pory nie mieliśmy konkretnego materiału takiego piśmiennego, który mógłby stanowić również pewien materiał historyczny, konkretny, źródłowy do prac, do badań, do różnych działań związanych z taką konkretną, dobrze ocenioną historią miasta. Duży sukces tej publikacji, ogromne zaangażowanie i mieszkańców, i radnych. W związku z czym mam nadzieję, że to jest pierwsze wydanie i że będziemy co roku mogli i będzie nas stać na to, żeby kontynuować tą publikację. Panie burmistrzu, i w tym miejscu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwu dziękuję za uwagę. Gościem studia telewizji TVT był pan Adam Wójcik, burmistrz Pyskowic. Dziękujemy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.